30 grudnia wspominamy błogosławionego Jana Marię Boccardo, prezbitera. Jan Maria urodził się 20 listopada 1848 roku w wiosce Cabianca w pobliżu gminy Moncalieri w Piemoncie w północno-zachodniej części Włoch. Był najstarszym z 10 rodzeństwa, niestety troje z nich zmarło w niemowlęctwie, natomiast 3 jego braci zostało kapłanami, a wśród nich Ludwik został błogosławionym. Jan podstawowe wykształcenie otrzymał w domu rodzinnym i w miejscowej szkole. Kontynuował je w gimnazjum prowadzonym przez ojców Barnabitów. Jako młody człowiek pomagał ubogim, szczególnie pewnemu niewidomemu żebrakowi. Wtedy rozpoznał w sobie powołanie do kapłaństwa. Święcenia Jan Maria otrzymał 3 czerwca 1871 roku w Turynie. Już po 2 latach skierowano go do pracy w seminarium, gdzie był ojcem duchownym kleryków. 9 lat później, w 1882 roku, został proboszczem parafii Pancalieri. Chciał tam być do dyspozycji swoich wiernych. Był dobrym ojcem dla ubogich i chorych. W czasie epidemii cholery, która nawiedziła jego parafię w 1884 roku, wszystkie siły, pieniądze i czas, a także własne zdrowie, Jan poświęcił, by ratować chorych. Po ustaniu epidemii w parafii zostało wiele osieroconych dzieci, chorych, starców, ludzi bez środków do rekonwalescencji. Wtedy w opuszczonym budynku Jan Maria założył hospicjum charytatywne dla ubogich. Dodatkowo założył też zgromadzenie zakonne ubogich sióstr świętego Kajetana i im powierzył troskę nad cierpiącymi. Ksiądz Jan przez 9 lat posługiwał jako ojciec duchowny w seminariach, przez 31 jako proboszcz, a ostatnie 3 lata cierpiał przykuty do łóżka. Zmarł 30 grudnia 1913 roku w Pancalieri w wieku 65 lat. 24 maja 1998 roku został ogłoszony błogosławionym przez papieża świętego Jana Pawła II. Wtedy papież mówił o nim: ksiądz Jan Maria Boccardo był człowiekiem o głębokiej duchowości, a zarazem dynamicznym apostołem, krzewicielem życia religijnego zakonników i świeckich, uważnie odczytującym znaki czasu. Wsłuchując się z modlitewnym skupieniem w Słowo Boże, wykształcił w sobie wiarę niezwykle żywą i głęboką. Sam pisał: tak, mój Boże, czego Ty pragniesz, tego pragnę i ja. A cóż powiedzieć o niestrudzonej gorliwości, z jaką opiekował się najuboższymi? Potrafił pochylić się nad każdą ludzką nędzą, naśladując ducha świętego Kajetana Stieny. Jego ducha przekazał też zgromadzeniu żeńskiemu, które założył, aby opiekowało się ludźmi starszymi i cierpiącymi oraz troszczyło o wychowanie młodzieży. Swoim hasłem uczynił słowa Ewangelii: starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość. Tak jak święty proboszcz z Ars, którego był czcicielem, słowem i przykładem wskazywał swoim parafianom drogę do nieba. W dniu, w którym jako proboszcz obejmował parafię w Pancalieri, powiedział do wiernych: przybywam do was, moi drodzy, aby żyć jak jeden z was, jako wasz ojciec, brat i przyjaciel, aby dzielić z wami radości i troski życia. Przybywam do was jako sługa wszystkich, każdy z was może mną rozporządzać, ja zaś będę zawsze szczęśliwy i zadowolony, mogąc wam służyć i postaram się czynić dobrze wszystkim. Ksiądz Jan wyznawał zawsze synowskie przywiązanie do Maryi i uciekał się do niej z niezłomną ufnością. Gdy ktoś pytał go, czy bardzo trudno jest zasłużyć na niebo, odpowiadał: czci Maryję, która jest bramą niebios, a wejdziesz tam. Jego przykład jest wciąż żywy w pamięci ludzi, którzy do dziś mogą go wzywać jako swego orędownika w niebie. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Jana Marię na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miłości.